ogień, który daje nowe życie. Z popiołów wzrasta Feniks, nowy, odrodzony, pełen energii i ognia. Cześć wszystkim, tu Łownie Dźwiadek i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy The Elder Scrolls 3 Morrowind. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku podróżowaliśmy przez jakieś tam podziemia Kogurun, które są nam potrzebne, żeby ukończyć kroki ścieżki Nerevala. Lecimy więc dalej, tylko pytanie, w te mroczne drzwi, czy w te mroczne korytarze lawy? Mroczne korytarze lawy kojarzą mi się z ciepłym, a jako że lubię się w ciepełko fajne, to czemu by nie? Lecimy sobie przez korytarze lawy. Z takich informacji fajnych, ciekawych, wyszedł Morrowind Overhaul wersja 3.0, więc podejrzewam, że po zrobieniu tych podziemi może być mała przerwa właśnie z Morrowindem, ponieważ będę starał się... O, tu się ten... Tu się łączy ten, to się wracamy. Ponieważ będę się starał właśnie powgrywać sobie tego Overhaula 3.0, a może nawet przekonwertować go na polską wersję. Co ty mi robisz? No, dobrze. Będę go próbował przekonwertować na polską wersję i może się uda. Jeżeli nie, to zrobię taki myk, że nie będę wam tłumaczył na żywo tych wszystkich tekstów mówionych, tylko będę dawał jakieś adnotacje do dłuższych tłumaczeń. Wow, przenosimy się na region Czerwonej Góry, czyli miejsca, gdzie leży Dagoth Ur, czyli Wielki Bóg. Ej, to my wyszliśmy? Wow. Chyba nie mieliśmy tu iść, nie? No chyba nie. Zobaczmy sobie jeszcze na mapce. To jest mapka, no. Wow, to chyba tędy będziemy szli, żeby się w końcu z Nerevalinem, to my jesteśmy odrodzonym. Żeby się zmierzyć z tego turem. Atakuje mnie coś, uciekam. Uciekamy, boję się. Tam coś jest. Zombie! Ugryzie mnie i stanę się jednym z nich! Uciekać! Dobra. Jesteśmy względnie bezpieczni chyba tutaj, bo wszystkich powybijaliśmy. Zobaczmy sobie, czy sobie jeszcze jakieś ciekawe korytarze, do których możemy sobie przejść, bo czemu by nie? W końcu trzeba tutaj słodką eksplorację robić, ponieważ musimy znaleźć kilka przedmiotów, chyba jeszcze dwa. Musimy znaleźć mroczną tarczę i co tam jeszcze było? Jakiś kubek ze znaczkiem domu Dagotha. Pytanie, gdzie to znaleźć? Jeżeli wszystko po prostu już przeszukam i nie będzie, to znaczy jeżeli oczywiście odkryję wszystkie odnogi tych jaskiń i nie będę miał tych obu przedmiotów, to po prostu zrobię jakieś pewnie cięcie i się spotkamy, jak już będę miał wszystkie. Ale nie byliśmy jeszcze tutaj chyba, z tego co pamiętam. A więc zobaczmy, co się tutaj też leży. Okej. Bleeding Heart. No zobaczymy, czy tu byliśmy, może nie. Okej, nie byliśmy, ponieważ jest to jakby obszar nieodkryty przez... Wow, od razu do walki. No dobra, no chodź. Proszę cię bardzo. Aja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 j
jeden. Dobra. Jeszcze drugi, o matko, ile się tu zebrało. Jeszcze jeden potion. Kończą mi się te potiony w ogóle, no już, już spokojnie. Już. Ogarnęliście się w końcu? Dobrze. Bardzo dobrze. Okej, tu jest chyba jezierko lawy, nie możemy dalej przejść. No, piękna lawa, naprawdę. Pójdźmy sobie może tędy. Tu w górę w ogóle leci. No cóż, zobaczymy. Uuu, jakieś tutaj fortyfikacje, czy nie wiem, mur, czy coś? Nie wiem, zobaczymy zaraz z bliska. Nie, to chyba nie jest żaden mur. Może jakieś nagrobki? O! Ajajajajajaj! Magowie, 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 nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę! Gincie, 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 szybciej, 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 no już. Już, 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 już.
No gincie, gincie, gincie. No jeszcze jeden. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. O, tu siedzi, no. No chodź, no chodź. No, no już możesz ginąć. No jeszcze jej potion. No, 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 już gin, już gin. No już, no już, chłopcze, no. Time to die. Pora ginąć, no. Już, no już, no już. Szlachtem czy tym toporem się nic nie dzieje. Chwila? O Boże, to ja mam 108 potionów jeszcze, ja mówię, że jest, że mam ich za mało. Myślałem, że mam ich 8 tylko. A tu jaka niespodzianka, jak fajnie. Dobra, to się chyba wszystko łączy, więc jakieś mroczne te rytuały są pewnie odprawiane. Zobaczymy, co tu jest. Co tu jest, co tu jest, co tu jest. O, Dagot jakiś fajny. Jak się ten nazywa, jak się ten nazywa? To co, zgadujemy w komentarzach, piszcie. I tak zobaczycie to za chwilę, więc pewnie będziecie oszukiwać i zaraz napiszecie to, co zobaczycie za chwilę, ale no cóż. Quiz niech będzie taki fajny. Tam jest chyba ta tarcza nawet. O! Elam! Piękne imię, piękne panie Elamie. To jest ta mroczna tarcza? Tak, mroczna tarcza. Nie mogę się poruszać, kurcze blade. Trzeba coś będzie wywalić. A to ile to waży? 15 kilo, o Boże. O Boziu. Ile to waży? Co my tu mamy, co my tu mamy do wywalenia w ogóle? No nie za wiele tak naprawdę. Jakieś bronie? Shortsword. Możemy to wywalić w sumie. Szkoda, że zostawiamy, ale nie mamy zbytnio wyjścia. Ale dobra, mam jeden z przedmiotów, więc jest fajnie. Teraz musimy tylko znaleźć drugi, czyli jakiś kubek fajny. Statuetka, Corprinus. Mamy Whippings, czyli ten taki ten. Jest, Corprus Whippings. Czyli jakieś części zachorowanego na Corprus gościa. No i ostatnia rzecz, czyli fajny kubek jakiś z logo Dagota jakiegoś. Czy tam domu Dagota szóstego rodu. Tu nie byliśmy. To się kończy wszystko, czy dalej to idzie? A proszę cię bardzo. A nie, to się łączy, to bez sensu troszkę. Ale cóż. To co, wracamy. Powoli, 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 spokojnie, ale wracamy. I trzeba pomyśleć nad tym, gdzie może być kubek. Ale cóż, zobaczymy. Po prostu będziemy się poruszać troszkę w górę. I się powoli przekonamy. Jeżeli po prostu nie będzie tam już żadnych komnat, których nie zeksplorowałem, no to będziemy się wracać kompletnie. Zrobię cięcie i się pojawimy magicznie w miejscu, gdzie jest ten kubek, bo pewnie go gdzieś przeoczyłem, z tego co wiem. I z tego co z moich doświadczeń jakby poprzednich. Bywa. W ogóle ciekawi mnie, czy to się nagrywa, ale to zobaczymy za chwilkę. A raczej teraz, nagrywa się, jest okej. Sorry za tą, nie wiem, przerwę czy coś, ale jak już po prostu 15 raz w końcu mam wenę, żeby coś nagrać, a tu nie. Wow, ale fajne bugi graficzne, piękne, piękne. Jak mam już jakąś wenę, żeby coś nagrać i po 15 minutach nagrania się okazuje nie nagrałeś, nie ma dźwięku, do kosza. No to naprawdę szlak człowieka trafia, że tak się pięknie wyrażę. Uuu, będziemy pływać w krwi, nie wiem czego, jakiś żygowin. O, jak pięknie, niam, 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 niam. Nie wiem, co to jest w ogóle. O, piękne, piękne bugi graficzne. Czasami naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Tak artystycznie, wiecie. Ale cóż, gdzie tu jeszcze można sobie przejść? O Boże, tego jeszcze nie zabiliśmy? To co, on się odrodził jakoś? Czy mu uciekliśmy? Nie wiem, dawno to było. Człowieku bez oczu, jak ty mnie zauważyłeś w ogóle? Ty nie masz oczu. Ale bywa. I zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Kolejne zejście pod wodę, nurkujemy, juhu! Okej, mrocznie tu, ciemno tu. Nic nie widać, chyba że to bugi, znowu graficzne jakieś głupie. Gdzie wypłyniemy, gdzie wypłyniemy? Tu jest chyba już końcówka tego. No cóż,
Zobaczymy. Chyba tu już byliśmy. Z tego co widzę, to wszystko jest już poodkrywane. Tylko żeby się potworki nie zespawniły, bo tu były jakieś elementale, czy tam atronachy lodu. A nie lubię atronachów lodu, bo są silne. Ty, ej, ej, no, no bez przesady. Wszyscy się już wzięli i znowu podrzucali. No, no, no ludzie, no. Naprawdę, są jakieś granice, naprawdę. Nie musieliście po prostu od początku i będę musiał wybijać teraz, tak? Naprawdę tego chcecie? Nie, matko, matko. Przynajmniej będzie level jakiś może zaraz wpadnie. A tędy można iść? Oczywiście, że nie można. Jeszcze zombie, to nie będzie problemem zbytnio. Chwilka, poprawię sobie słuchaweczki, bo oczywiście mi się coś tam zwaliło. I jest już świetnie, fajnie i możemy grać. O, i tu już jest wyjście, z tego co widzę. Więc będziemy wychodzić z tego, z tych ścieków. I nawet dobrze, nie lubię chodzić w zbugowanych ściekach. Piękne, piękne, morza krwi po prostu się przelewają tutaj. Już wiem dlaczego dom Dagota jest aż tak hejtowany przez społeczność Morrowind. Te morza krwi mają coś z tym wspólnego, jakby co. I zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Okej. Odradzają się! Kurcze blade, no. Czemu? Czemu ja się pytam? Ginie, nie? Powinieneś być martwy. Zombiaku bez oczu. Gdyby ci ktoś wydłubał oczy, to byś był martwy, a nie. Dodatkowo o co chodzi z tym, że wszyscy zginęli w ten sam sposób. Powinno być coś, nie wiem, jakaś różnorodność, że przykładowo ten zginął w taki sposób, ten w taki sposób i dlatego ich później przywrócili do życia i po prostu ten, a tak to nie. Wszystkim wydłubywali oczy. Tak nieoryginalnie strasznie, no. Gdybym był dzieckiem New Age, to bym powiedział, że tak mainstreamowo. Ale nie powiem. Z oczywistych powodów i względów. No, giniu, dziwny magu, możesz już zginąć, naprawdę. Ja bym się nie obraził, wiesz, i byłoby nawet spoko, ja bym był szczęśliwy w sumie. No. Och, dziękuję ci, wybawco. Ty mój. Co tu jest? Tu były te wszystkie pomieszczenia z różnymi fajnymi dobrami, które były niestety za ciężkie. Może tu jest gdzieś ten kubek? Bitter Glass Pot. Tu? Nie. Może tam ominąłem? Nie wiem nawet. Chociaż w sumie to nawet dobrze, że się troszkę zespawnowali ci przeciwnicy, bo dzięki temu mamy troszkę tutaj rozmaitości. No bo nie wiem, no nudne by to było, gdybyście po prostu oglądali mnie jak chodzę bez sensu po tych podziemiach. Zwykle bym to pewnie w jakiś sposób uciął, no ale jak są przeciwnicy, no to czemu by nie? Troszkę bitki, troszkę eksploracji, no to wiadomo, o to chodzi w Morrowindzie. I to jest jakby główny motyw tej gry. I przeżywanie historii i przygody oczywiście, bo to też jest bardzo ważne. O, strzała, ciekawe jaka chwila. Shite arrow, odłamkowa. Wow! Średniowiecza, znaczy tam wersja fantazy granatów odłamkowych. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek na coś takiego natrafię. No bo shite to jest odłamek. Dla nieznających angielskiego. Okej. O Boże, ty brzydalu, ty odważyłeś się stąpać po tych ziemiach. To są moje już ziemie, wszystkich porzy wyżynałem wtedy i moje już, nie ma tak. Dobra, tu może jakoś, nie wiem. Nie mam pojęcia. Tu gdzieś, nie wiem w sumie. Co tu jest napisane? Jakieś tam głupie szanty po prostu Dagotów. Śpiewają sobie 10 w skali Beforta nad czerwoną górą. Juchu. Takie bardzo szczęśliwe w ogóle. Ale cóż, co tu jeszcze mamy? O Boże, znowu mag. No, już możesz ginąć. No, dobra, już nie będę bawić. Wezmę sobie potkę na fatigue, dzięki czemu go spokojnie trafię. No bardzo ładnie, axe mi wzrósł. Ile jeszcze potrzeba do levela? O, to jest pytanie. Ile jeszcze? Jeszcze 5. No to fajnie, cieszę się.
hala oglądającego cię dotyku. To jest w ogóle straszne. Dotyk, który cię ogląda. Ja bym się bał. A co ty mi pokłony bijesz? Wiem, że jestem taki świetny i w ogóle, no ale... No bez przesady, jesteśmy po dwóch stronach barykady przeciwnych. To wiesz, no naprawdę, no. A tu mnie nie było? Co to mi się nie odkryło? Dziwne. Dziwne to wszystko. I co, tu jest wyjście chyba? O matko. To ewentualnie w tym drugim wejściu coś może być, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Gdzie jest ten kubek? Oto jest pytanie. Tu jest chyba już wyjście, tak? Okej. Jeżeli tu będzie mag, to go pokonamy, a po tym będzie cięcie. Czy tam ktoś, bo ktoś tam był zwykle chyba. O, słyszałem go nawet. Powiedział, że nie mam ucieczki. O, ty! Ty, mnoczny elfie, co ty ode mnie chcesz w ogóle? Wiem, że zginę, wiem, słyszałem. Słyszałem różne fajne groźby. Ale niestety jeszcze się nikomu nie udało. A jak się nawet udało, to szybki save, czy tam load, pomógł oczywiście w tej sytuacji. Robię krótkie cięcie i zobaczę i idę sprawdzić, gdzie jest właśnie ten kubek, więc za chwilę się widzimy. Okej, już wiem gdzie iść, oczywiście wujek Google mi dopomógł, dlatego też szybko zlewitujemy sobie na dół. No chodź. No dobrze, schodzimy. Tam ktoś jest. I tak zginiesz za chwilę, chłopcze. Tam dziewczynko, nie widzę, chyba chłopcze. Siema. Zlatuję do ciebie jak Jezus. Pokazać ci nową ścieżkę. Co to jest? A, duszek. Spoko, duszku. Spoko, jestem po twojej stronie. Niestety musiałeś zginąć. Mwahahaha. Sali fisty byliśmy. No już. Skończ tą lewitację. No już skończ. Już się skończyła chyba. No dobra. No biegaj. W jakiejś kopule na zewnątrz to jest, z tego co wiem. A tego co sobie zobaczymy, to jest może to? Może i to. Zobaczmy. Mag. Dobra. Bi. No. Dobrze. Sierpowego. Co to jest w ogóle? To jest jakiś puchar czy coś. Okej, tu jest ten Corpus Weepings jakiś. Ale my to już mamy, więc nam się nie przyda niestety. Może tu gdzieś, to jest to? Tak! Kubek domu Dagota, bardzo ładnie. Czyli, a weźmy sobie jeszcze Tona na wszelki wypadek. Kto wie, może akurat trzeba ten specjalny Corpus Weepings wziąć. Dobra, mamy. No i to chyba tyle, mamy wszystko czego potrzebować. Mamy mroczną tarczę, mamy Corpus Weepings i mamy też oczywiście ostatni składnik, czyli kubek domu Dagota. Teraz będziemy musieli wrócić do Surmatura, żeby mu to wszystko oddać. Ale zrobimy to w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się oczywiście w następnym. Do zobaczenia, cześć!